No i halo, halo, witam bardzo serdecznie wszystkich na drugim konkursie wizualnym w Englebergu i co lecimy z ostatnim konkursem w Englebergu, odcinek 15. No i 34 numer na liście startowej mam Klemens Morańka, zobaczmy skok Klimka. Ładnie wyszedł Klimek ze progu i to jest okolica rozmiaru skoczyli. Skok 127 metrów. 37 skoczek na liście startowej. Jakub Wolny. Zobaczmy skok Kuby Wolnego. To jest w okolicach 125 metrów. 123 metry, 10 miejsce. 41 zawodnik na liście startowej. Dawid Kłacki. Duchwy skok Dawida. 125 metrów, 6 miejsce. 46 numer na liście startowej ma Piotr Żwa. Widzimy, warunki dalej się nie polepszyły z ostatnich zawodów w Englebergu. Trudne warunki się naskoczyć, a Piotr Żwa skacze 127 metrów i zajmuje czwartą pozycję. No i z 47 numerem Maciej Kot. Zobaczmy skok Macika. Wydawało mi się, że troszkę spłynił ten skok, ale i tak wyciągnął maksimum tego skoku. 127,5 metra i Maciej Kot obejmuje prowadzenie. No i 48 numer. Kamil Stoch. Ostatni, ale lepszy zawody. Czy to może będzie ten skok na przełamanie? Kamil Stoch to jest kapitalny skok Kamila Stocha. 128,5 i Kamil zajmuje trzecią pozycję. No i ostatni z naszych. Stefan Hula. Zobaczmy skok Stefana, ładnie z progu i teraz około 125 metrów, 126 metrów i 10 miejsce. Czyli Kot, Schmidt i Stok. O, taka jest pierwsza, druga i co, lecimy z drugą serią. A drugą serię z naszego zawodniku zaczyna Klemens Morańka, 22 miejsce po pierwszej serii. Zobaczmy, czy polepszy się Klimek w tym skoku. Ej, nie, widzimy błąd przy wyjściu z progu, tylko 112,5 metra i dopiero 7 pozycja. I 21 po pierwszej serii Jakub Wolny. Zobaczmy skok Kuby Wolnego. Kuba, ale jeszcze parę metrów. 119 metrów, 7 miejsce. No i z 11 miejsce po pierwszej serii. Dawid Kubacki, 125 metrów, a teraz Dawid, o, słabiej, dużo słabiej, 117,5 metra i zajmuje Dawid aktualnie 11 pozycję. No i pierwszą, ostatnią dziesiątkę zaczyna Stefan Hula. Zobaczmy skok Stefana Huli. Leć Stefan, jeszcze parę metrów, kapitalny skok Stefana Huli, 128,5, drugie miejsce. No i szóste miejsce po pierwszej serii. Piotr Żyła. Zobaczmy na skok Pietrka. Piotr Żyła i błąd po wyjściu z progu. Piotr czeka, żywy. No nie najlepiej, no jeśli skaczą 102 metry. 23 miejsce dopiero. Piotr żywy. No i trzecie miejsce po pierwszej serii. Kamil są trzymały kciuki, żeby Kamil się odbudował. Tą formę. Leć Kamil. Jeszcze. Jest to dobry. Kapitalny skok Kamila Stocha. 130 metrów i Kamil obejmuje prowadzenie. No i ostatni z naszych zawodników. Maciej Kot. Pierwsze miejsce po pierwszej serii. Zobaczymy, kto wygra dzisiejszy konkurs. Maciek. Słabiej. Dużo słabiej. Maciek Kot dopiero na czwartym miejscu. 123,5 metry. Czyli konkurs wygrywa. Kamil Stoch, później Kraft, Hula i Maciej Kot. 16 Kubacki, 19 Wolny, 23 Murańka. Zobaczmy Puchar Świata i Kamil odbija Stefana Huli pozycję, ale jeszcze troszkę tracimy drogi Kubańszego, okaże. I co, przed nami turniej 4 skocznic, czyli co, widzimy się już na turniej 4 skocznic, czyli co, do następnego odcinka, cześć!